Chciałabym zaprosić na początek kompletną świeżynkę i u nas na obozach i na scenie, czyli Olkę Jóźwiaka. Kolejną osobą będzie chyba najsłodszy plecak na świecie, jaki zdarzyło mi się nosić, czyli Zosia Biarska. Teraz osoba, która zajmowała nas wieloma pytaniami, pytała o realizację całej kadry Jobozowiczów. Bartku, zapraszam. Ogromne teraz zaskoczenie tego obozu dla mnie i dla reszty kadry pewnie też, czyli Piotrek Kuckiewicz. Która była bardzo opiekuńcza zarówno w stosunku do młodszych, jak i starszych, a także w stosunku do kadry. Basiu, zapraszam. Naszą najmłodszą obozowiczkę, wyjątkowo utalentowaną, która nigdy nie wychodziła z roli, nawet będąc już w pokoju, Kostko. Zuziu. Także debiutantka na scenie, Marysia Simowska. Która zawsze stawiała na swoim, potrafiła wyrazić swoje zdanie, Melania. Pomagała w organizowaniu impro, gier i zabaw, czyli Natalia Polak. Główny kociak naszego spektaklu w tym roku, czyli Łucja Zawada. Znowuż osoba wyjątkowo wrażliwa, skromna, kochająca się przytulać, Nina. Tak, grupa żółta. Zdecydowanie tak. Była dla mnie olbrzymią przyjemnością być móc waszym wychowawcą. Jestem z was bardzo dumny. Pokazaliście tutaj, że to nie tylko najstarsi mają monopol na wszelkie największe popisy sceniczne, improwizacyjne i tak dalej. Ogrom talentów i naprawdę wspaniała, zgrana ekipa. Bardzo fajny duch, taki obozowy w tej grupie dzięki wam istniał i jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że mogłem być waszym wychowawcą. W takim razie poproszę do siebie Pole Świetlik. No, jako amatera. I Szymon Grochowina. Antonina Jaworska.
Julia Tarkowska. I Agata Dobrosz. Raz jeszcze bardzo wam dziękuję. To przyjemność po mojej stronie. Teraz moja kolej, niebiescy. Ilona Boch. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to przytrzymanie, wyobraźnia. Kuba, Kuba, Wdowiarz. Czyli debiut nasz obozowy. Dziękuję. Proszę bardzo. Sasza Karolak. Dziękuję za przyjęcie. Dziękuję bardzo. Tak, tutaj będzie o. Proszę bardzo. I Julka Łuckiewicz. Dziękuję. Zuzanna Kopiec. Proszę bardzo. Dziękuję. Zofia Pańczyk. Cały dzień będziemy płakany. Bardzo proszę, dyplom. Nikola Rada. Dziękuję ci bardzo. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. To było bardzo odważne. Alicja Czubko! Przepraszam za porwane pobudki, ale musiałem. Za to mi płacą. Proszę bardzo. Ej, Paulina Klimek! Kaja Carzasty! Chciałbym dyplom zrealizować za pomocą drogi telekomunikacyjnej. Kochani, jako ostatni dyplom, dyplom dostaje osoba z pokoju numer 1, czyli Krzysztof Amorski! Do zobaczenia w kółku na nieoficjalnym spotkaniu zawodowym, które się należy. Kolejka wychowawcy / instruktora. W tym roku było tych osób aż 8. I bardzo się z tego cieszymy, że jesteście pomocni, pomocną dłonią wychowawcy, instruktora, że można liczyć na was, że nie tylko bierzemy, ale też dużo z siebie dajemy. I proszę bardzo, Zofia Romaniuk. Za plastyczne pomoce tutaj. Zosia jako ostatnia została na placu boju, nie zdezerterowała przed obiadem, więc na pewno za pomoc plastyczną i scenograficzną. Paulina Klimek! Także za pomoc plastyczną. Paulina zawsze jako pierwsza zgłaszała się do wszelkich prac, które proponowałem, zlecałem i zaangażowana, staram się zawsze pomóc. Alicja Czubko! Ja! Wywalczone! Na pewno, ale no tutaj plastyka, no to wiadomo, tak, drugie tak, imię za plakat domowy! Dla mnie było to zaskoczenie, ale ogromnie miłe, ogromnie, jak chcę takich więcej. Piotr Łuckiewicz! Ja! Jest za pomoc w opiece nad całą grupą, za organizowanie wyjść do sklepu, za po prostu bycie prawą ręką, radzenie sobie w trakcie konfliktów, łagodzenie i... Wczoraj zdaje się pomagał pakować całą górę. Wczoraj spakował całą górę. Brawo! No to brawo! Antonina Jaworska! Chcę zabrać głos, bo Antonina od mniej więcej 4., 5. dnia obozu
zawsze czekała na mnie razem z inną osobą, która dostaje również certyfikat, na kanapie i była gotowa na to, żeby obudzić ze mną cały obóz, za co bardzo dziękuję. Dziękujemy. Kolejna partnerka, która budziła razem ze mną, dzierżyła mój telefon, była odpowiedzialna za budzenie młodszej części obozu. Bardzo za to dziękuję, Julka, naprawdę doceniam. Dziękuję. Tutaj po raz kolejny ja muszę zabrać głos, bo Jagoda pomagała mi bardzo. Sama, niepytana, nieproszona, stworzyła okładki albumów na zdjęć na Facebooku, za co naprawdę bardzo dziękuję. Bardzo ogromnie to docenię. Ola, świetnie. Olu, bardzo ci dziękuję, bo to również dzięki temu i twojemu poczuciu humoru nasze opisy pod zdjęciami są lśnią jak diament. Bardzo dziękuję. I ty też jest odpowiedzialna za część pazurów, które mogliście widzieć, a oczywiście za te jest również odpowiedzialna Jagoda, no to także dziękuję. Prawa ręka wychowawcy! Ja mam jeszcze osobiste podziękowanie dla naszego debiutanta, który mnie też maksymalnie zaskoczył. Bardzo, bardzo dziękuję. Olek, chodź tu do mnie. Słuchaj, to jest, ja to przeczytam. Podziękowanie otrzymuje Aleksander Juźwiak za kilkugodzinną pomoc przy pakowaniu rekwizytów, kostiumów, sprzętów, narzędzi i materiałów potrzebnych na art obozie w Kruklankach. Tu mam taki wpis. Lisa Karasińska za bycie czułą panią dobranocką i promowanie czytelnictwa. Dziękuję. Stasek Markowski za czuwanie nad grupą drugą, sprzętem i oprawą i światłem spektaklu na cztery łapy, za zajęcia kreatywne i znakomity występ aktu 8 plus na obozie artysty. Maria Zemeniuk-Krasnowska za troskliwą opiekę nad grupą pierwszą i nie tylko, za pracowitość, punktualność, serce, oczy dookoła głowy, za wywiązywanie się z różnorakich zadań więcej niż wzorowo, za pomoc wszelką. Dziękujemy. Nad obozowiczami z grup wszystkich. Za humor, oddanie, czujne ucho i oko, świetne DJ-ki, bawienie na co dzień i podczas spektaklu aktu 8 plus pomoc na każdym etapie obozu. Bardzo dziękuję. Borowska za fantastyczny debiut w roli nadwornego fotografa obozowego, za pozytywną energię, pracowitość, sumienność, punktualność, humor i uśmiech. Pozytywne wibracje. Dziękuję. Dyplom otrzymuje Tomasz Kujsza za to, że jesteśmy zupą zorganizowaną, za wielką przyczepę sprzętu przeróżnego, dzięki któremu imprezy i spektakle są wspaniale nagłośnione, oświetlone, zadbane, sfilmowane i zmontowane. O, opisane. Za świetną muzykę do spektaklu na cztery łapy i wszystkich filmów z naszego pobytu w Kruklankach. Bardzo dziękujemy! Tak jest, tak jest, tak jest! A jeszcze dla Ewy Kujszy się należy dyplom, którego nikt nie wypisał. Ale wypiszemy. A to wypiszemy po drodze. Za bycie sercem obozowym, mózgiem, reżyserem,
No ale jak sercem, no to chyba wszystko jasne, prawda? Dziękujemy. Dziękuję. Ja bym się cieszył, że nie jest łatwo w zdrowiu, ale...